Wydawnictwo Bogulandia przedstawia Francine Rivers, Dziecko pokuty. Czyta Joanna Jędryka. Kiedy tylko Joe zaparkował przed akademikiem, Dina odsunęła się od Janet i zaczęła szukać ręką klamki. Joe wysiadł i otworzył jej drzwiczki. Pomógł jej wysiąść. Skruszony Ethan dogonił ich przy drzwiach. — Wybacz, Dino, nie chciałem. Chcę znaleźć się w swoim pokoju. Nacisnęła klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Dawno już minęła godzina gaszenia świateł. Serce Diny biło jak oszalałe. Szarpała się z drzwiami, nie zważając na głośny brzęk potrząsanych szybek. Joe położył dłoń na jej ręce. — Spokojnie. Zaraz przyjdzie opiekunka domu i otworzy drzwi. Już jesteś bezpieczna, Dino. Jego cichy, kojący głos uspokoił ją trochę. Pani Blight otworzyła drzwi, wpuściła Dinę i Janet do środka. Będzie miała wszystko, czego jej trzeba, panowie. Dziękuję, zajmiemy się nią. Zamknęła z powrotem przeszklone drzwi. Dina spojrzała na Ethana, stojącego po drugiej stronie. Dźwięk klucza obracanego w zamku sprawił jej przyjemność. Pani Blight popatrzyła na nią z troską i objęła ją ramieniem. — Myślałam, że zatrzymają cię na noc w szpitalu. — Wolała wrócić do domu — odparła za nią Janet. Dina pomyślała, że dobrze mieć przy sobie taką solidną podporę jak Janet. — No cóż, to chyba dobrze, jeśli jesteś pewna, że nie poczujesz się źle. Spojrzała na Dinę badawczo i ze współczuciem. — Nic mi nie będzie — zapewniła Dina, zmuszając się do uśmiechu, który miał rozproszyć niepokój opiekunki domu. — Chciała być tutaj, a nie w obcym miejscu, gdzie troszczyliby się o nią obcy ludzie. — Rozmawiałam z dziekanem. Powiem mu teraz, że wróciłaś i że nie musi odwiedzać rano szpitala. Z pewnością zechce się dowiedzieć, jak się czujesz. Udręczona Dina milczała. Ile osób wie, co jej się przydarzyło? Jutro ostrzeże studentki przed niebezpieczeństwem, jakie grozi naszej wspólnocie, ciągnęła pani Blight. — Zapewnił mnie, moja droga, że twoje nazwisko nie zostanie wymienione, ale wszystkie muszą wiedzieć, co im grozi, póki ten człowiek nie zostanie aresztowany. Przycisnęła górny guzik. — Dziekan Abernathy chce w miarę możliwości oszczędzić ci kłopotliwych sytuacji. Raz jeszcze spojrzała badawczo na poranioną twarz Diny. — Sądzę, że najlepiej będzie, jeśli pozostaniesz przez kilka dni w pokoju. Muszę chodzić na zajęcia. Zawiadomię wykładowców, że dostałaś paskudnej grypy. Przyślą ci zadania tutaj, a Janet będzie ci przynosić posiłki. Co o tym myślisz? Dina skinęła ponuro głową i wsiadła do windy. Rano zadzwonię do twoich rodziców. Dina oparła dłoń o drzwi, żeby nie mogły się zasunąć. Nie, proszę tego nie robić. — Powinni przecież wiedzieć, co się stało, Dino. — Nic na to nie poradzą. Będą się tylko zamartwiać. Chcę o tym wszystkim zapomnieć. — Porozmawiamy rano. Musisz się najpierw dobrze wyspać. — Proszę obiecać, że pani nie będzie do nich telefonować. — Myślisz, że obarczą winą naszą szkołę? — Wpadną w rozpacz. Nie wiem, co zrobią. — No cóż, w takim razie poczekamy. Kiedy już były w pokoju, Janet patrzyła z troską w oczach, jak Dina przygotowuje się do snu. Spytała, jak to wszystko się stało i Dina opowiedziała jej przebieg wydarzeń. Miała chęć wyrzucić z siebie całą tę historię, pozbyć się strachu i niepokoju, uczucia wstydu i upokorzenia, ale Janet skrzywiła się ze wstrętem. — Przepraszam, że pytałam. Nigdy więcej nie będziemy o tym rozmawiać. Najlepiej o wszystkim zapomnieć. Podciągnęła pledy i otuliła nimi Dinę. — Wyrzuć to z głowy i prześpij się. Pochyliła się i pocałowała ją w czoło. — Szkoda, że nie zadzwoniłaś. Podjechałabym po ciebie.
Dina poczuła ukłucie żalu, że tego nie zrobiła. Powinna była posłuchać ostrzeżeń pana Packarda. Powinna poprosić o podwiezienie Sally Wentworth. Powinna zastosować się do rady Charlie'ego i uważać na siebie. Powiedziałaś, że wieczorem idziesz się uczyć w bibliotece. Nie poszłam. Poszłam z Chadem na kawę, a potem uczyłam się tutaj. Dina zamilkła. Nie mogła mówić, gdyż jakaś bolesna grudka utkwiła jej w gardle. Gdyby tylko... gdyby... Możesz zostać na chwilę sama? Muszę umyć twarz i zęby. Dina skinęła głową, zmuszając się do uśmiechu i przełykając palące łzy. Janet wzięła różową, jedwabną piżamę i przybory toaletowe, zgasiła lampkę przy łóżku, otwierając drzwi, nacisnęła wyłącznik górnego światła i w pokoju zapanowała ciemność. Sylwetka Janet rysowała się teraz w świetle padającym z korytarza. — Zaraz wracam, Dino. Postaraj się zasnąć. Jutro zobaczysz wszystko w lepszym świetle. Zamknęła za sobą drzwi. Dina obróciła się na bok i zwinęła się jak płód w łonie matki. Naciągnęła pledy na głowę i płakała. Następnego dnia Dina zatelefonowała do Sally Wentworth i oznajmiła, że rezygnuje z pracy w Stanton Manor House. Zaskoczona Sally spytała, co się stało. Muszę poświęcić więcej czasu na naukę. Stłumiła nagłe poczucie winy. Powiedziała prawdę, przynajmniej częściowo. Kiedy znowu zacznie chodzić na zajęcia, będzie miała mnóstwo pracy. Jeśli chcesz więcej pieniędzy, Dino, mogę dorzucić ci dolara za godzinę. Nie chodzi o pieniądze, Sally. Naprawdę. Zdawała sobie sprawę, że i tak wkrótce musi znaleźć sobie jakąś pracę. Nie mogła pozwolić sobie na luksus rezygnacji z pracy. Stypendium wystarcza na część czesnego. Rodzice płacą resztę. Płacą też za akademik. Pozostają jednak ubrania, książki, no i samochód. A jak samochód, to ubezpieczenie, benzyna i naprawy. Gdyby samochód był tego wieczoru sprawny, być może... Pytał o ciebie pan Packard. Wiesz, że będzie za tobą tęsknił? Wiem. Odparła i poczuła ucisk w gardle. Przypomniała sobie ostrzeżenie, jakiego udzielił jej starszy pan i znowu pojawił się żal, że go nie posłuchała. Nic nie poradzę, Sally. Po prostu nie mogę wrócić. Nie zdobyła się nawet na to, żeby powiedzieć, że któregoś dnia odwiedzi dworek. — Chyba cię rozumiem. Nie jest to, prawdę mówiąc, najlepsza praca. Mnie się podobała. — Gdyby tak było, nie odeszłabyś. Czy jesteś pewna, Dino, że nie chodzi ci o nic więcej? To zupełnie nagła decyzja. Zawahała się i oparła czoło o ścianę. Nie potrafi wyjaśnić Sally całej prawdy. Nie, to zbyt upokarzające. Co gorsza, ani na chwilę nie może przestać o tym myśleć. Boi się, tak bardzo się boi. Sama myśl o tym, że mogłaby się znaleźć daleko od kampusu, po drugiej stronie miasta, sprawiała, że serce biło jej jak szalone. Ethan odebrał rano jej samochód, ale co będzie, jeśli się znowu zepsuje? Jeśli Janet nie będzie mogła po nią pojechać, jeśli Ethan będzie zbyt zajęty, będzie musiała znowu pokonać na piechotę ten długi dystans Maple Street aż do Main, żeby złapać autobus, potem będzie musiała przejść Henderson Avenue koło parku. Nie. Potrząsnęła głową. To nie do pomyślenia. Przepraszam, Sally. Wstydziła się, że rzuca tak nagle pracę. Było jej przykro, że na Sally i Juana spadną dodatkowe obowiązki i że pan Packard będzie za nią tęsknił. Było jej przykro z wielu, wielu powodów. No cóż, tak to jest, kiedy przyjmuje się do pracy studentkę.
Powinnam o tym wiedzieć. Będę miała dodatkową pracę, póki nie znajdę jakiegoś zastępstwa. Nie spodziewaj się, że dostaniesz ode mnie rekomendację. Rozległ się suchy trzask. Sally odłożyła słuchawkę. Przez kilka następnych dni Dina starała się przykładać do nauki. Ale szło jej nie najlepiej. Była zmęczona. Najchętniej spałaby bez przerwy. Kiedy zasypiała, dręczyły ją dziwaczne, ale bardzo realistyczne koszmary. Nie potrafiła się na niczym skupić. Zatelefonował policjant Lawson i umówił się na rozmowę w komisariacie. Powiedział, że może przysłać po nią samochód policyjny, ale Dina odparła, że przyjedzie sama. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowała, były plotki wśród studentów. Janet powiedziała, że i tak cały kampus aż huczy od pogłosek, że ktoś został zgwałcony na terenie miejskiego parku. Ethan upierał się, że ją zawiezie. Kiedy siedzieli już w samochodzie, powiedział, że wymyślił bardzo prawdopodobną wymówkę na wypadek, gdyby ktoś zobaczył ich w komisariacie. Zamierzają odwiedzić areszt i zebrać materiały na temat panujących w nim warunków. — Pozwól, że ja będę mówił — powiedział. Potem oboje milczeli. Ethan robił wrażenie zatroskanego, posępnego. Ona nie mogła odpędzić myśli o nieszczęściu. Miała wrażenie, że żołądek jej się wywraca. Po raz pierwszy od tamtego wieczoru opuściła akademik. Ethan nie zaparkował samochodu przed głównym wejściem, ale minął je i pojechał dalej Henderson Avenue. Siedziała z zamkniętymi oczami, dopóki nie skręcił w Main. Kiedy weszli do środka, Ethan czekał na korytarzu, a Dina przez całą godzinę odpowiadała na pytania dotyczące wieczoru, kiedy ją zgwałcono. Wspomniała o białym kombi z tablicą rejestracyjną z Massachusetts, ale nie potrafiła przypomnieć sobie żadnych cyfr ani liter. Funkcjonariusz Lawson wracał raz po raz do tego mężczyzny łagodnie, lecz wytrwale wypytując ją o szczegóły jego wyglądu, o głos, o cokolwiek, co pomogłoby go zidentyfikować. Wysoki czy niski, ciężko zbudowany czy szczupły, jak był ubrany, czy mówił z jakimś szczególnym akcentem. Zobaczyłam tylko ciemny kształt. Nie powiedział ani słowa. Po prostu chwycił mnie i unieruchomił. Nie było właściwie żadnych powodów, żeby powiązać mężczyznę z białego kombi z gwałcicielem. Wróciła do siebie ze straszliwym bólem głowy i przez resztę nocy wymiotowała. Na wykładach pojawiła się 9 dni po napadzie. Pierwszego dnia przeżyła męczarnię. Zawsze czuła się dobrze wśród ludzi. Teraz ją denerwowali. Co gorsza, przyjaciółki wybrały sobie wydarzenie za pierwszy temat rozmowy. Zastanawiam się, kto to mógł być? Może ta dziewczyna z Maine? Kilka dni temu porzuciła szkołę. Słyszałam, że jest w ciąży. Nikt mi o tym nie powiedział, naprawdę. A jeśli to ona? Czy można się dziwić, że wyjechała? Gdyby mnie się coś takiego zdarzyło, nie zostałabym tu ani minuty. A ty? Złapali go? Nie, widziałam wczoraj wóz policyjny na Henderson Avenue. Pewnie wypytują wszystkich mieszkających w pobliżu, bo może ktoś coś widział. Przeczytałam wczoraj w gazecie, że szukają informacji o kierowcy białego kombi zarejestrowanego w Massachusetts. Mój chłopak uważa, że nigdy go nie złapią. Pewnie wyjechał już ze stanu i jest gdzieś daleko. Wrócił do Massachusetts. Mam nadzieję, że zostanie tutaj, a ja, że rozbił się gdzieś po drodze. Czy nie czujesz się nieswojo, kiedy myślisz o tym wszystkim? To znaczy, czy możesz sobie coś takiego wyobrazić? Codziennie przechodziłam tamtędy po południu, odkąd jestem w NLC. Z pewnością nie będę się już czuła tak pewnie. Dokąd idziesz, Dino? Zaczerwieniła się, kiedy poczuła na sobie ich zaciekawione spojrzenia.
Do biura pracy dla studentów, odparła, wycofując się i niby tarczę przyciskając do piersi książki. Przecież masz pracę w Stanton Manor House. Musiałam ją rzucić. Myślałam, że wcale nieźle ci tam płacą. To prawda, ale to daleko i tracę za dużo czasu przeznaczonego na naukę. Rozejrzę się, czy nie ma dla mnie jakiejś pracy w kampusie. Kłamstwa. Same kłamstwa. Tyle się ich już nazbierało. Jest wolne miejsce w bibliotece. Wiem, bo dopiero co stamtąd odeszłam. Trudno o coś nudniejszego niż układanie książek na półkach. Dostała tę pracę i pod koniec tygodnia podano jej już rozkład zajęć. W poniedziałek zaczęła pracować. Z pozoru wszystko układało się dobrze. Chociaż uśmiechała się rzadziej niż kiedyś, koleżanki uznały, że to z powodu niepokoju wywołanego zbliżaniem się połowy semestru. Czy jest ktoś, kto by się nie bał? Ale w głębi serca Dina wiedziała. Jest rozbita i nie wie, co zrobić, żeby poskładać siebie samą w całość. Z otwartymi szeroko oczami leżała w swoim łóżku w akademiku i raz po raz powracała do niej melodia kołysanki. Pan Jajko siedział na ścianie, pan Jajko spadł jak kamień. Na nic konie króla i dwór okazały, nikt nie złoży pana Jajka, żeby znów był cały. Chciała porozmawiać o swoich uczuciach z Etanem, ale za każdym razem, kiedy próbowała, Etan zmieniał temat. Czuła, że wytworzyła się między nimi przepaść, która pogłębia się z każdym mijającym tygodniem. Między wykładami nadal uczyli się razem w bibliotece, nadal w piątki chodzili razem na kolację, w soboty do kina, a w niedzielę do kościoła. Ale Dina tęskniła za tym, co było kiedyś. Brakowało jej ich wzajemnej bliskości i czułości. Zawsze rozmawiali ze sobą o wszystkim. Tak było i teraz, tyle że nie poruszali żadnego ważnego tematu, nie rozmawiali o tym, co nęka jej umysł i serce, ani o tym, co gryzie jego. Tego wieczoru Dina siedziała w miłym zakątku w spokojnej włoskiej restauracyjce i słuchała Etana opowiadającego o wykładach z homiletyki. W ciągu godziny zrelacjonował 4 różne pomysły, które brał pod uwagę, przygotowując się do końcowego popisu. Kelner podał im kartę, wrócił po chwili, żeby przyjąć zamówienie, przyniósł Etanowi sałatę i cielęcinę z parmezanem, Dinie zaś danie z makaronem i zostawił rachunek. — Co myślisz? — spytał w końcu Etan, kończąc jeść i spoglądając na Dinę ponad szklanką z wodą. Dina przesunęła makaron po talerzu i uniosła z lekka głowę. — Co ty myślisz? — spytała spokojnie, skręcając się w środku stajonego bólu. — Chciała powiedzieć, co naprawdę sądzisz o tym, co mi się przydarzyło. Czy winisz mnie za to? Myślisz, że zostałam zgwałcona z mojej winy? Nie wypowiedziała żadnego z tych pytań, ale musiał dostrzec je w jej oczach, gdyż rysy twarzy nagle mu stwardniały. Dlaczego nie możesz po prostu o tym zapomnieć? A ty? Staram się. Staram się zapomnieć, że do czegoś takiego doszło. W jego oczach był mrok, ale Dina nie wiedziała, czy z gniewu, czy z bólu. Wiedziała, że Etan chce zapomnieć, ale to prowadzi donikąd. Nie wiedziała jednak, na jaką inną drogę trzeba wkroczyć. Ja też chciałabym zapomnieć, bardzo, ale nic z tego. Co noc wraca to do mnie we śnie. Opuściła spojrzenie na obrus w biało-czerwoną kratkę i przygryzła wargę. Jeśli się rozpłaczę, pogorszy tylko sytuację. Może powinnaś zasięgnąć czyjejś rady.
Zastanawiała się, czy Ethan zdaje sobie sprawę, jak oschle to zabrzmiało, jak obojętnie. Czy to tylko jej problem? Czy nie dotyczy także jego? Przecież za kilka miesięcy zostanie jej mężem. Czy nie powinien przejmować się tym, co ona czuje? Co on tak naprawdę chciał jej powiedzieć? Zraniona i zmieszana przyjrzała się bacznie jego twarzy. Może oboje potrzebujemy porady. Może potrzebujemy czasu. Jesteś wściekły, Ethan. Tak, jestem wściekły. Chętnie zabiłbym tego faceta. Rozmyślam o tym, co bym z nim zrobił, gdybym dostał go w swoje ręce. Czy to chciałaś usłyszeć, Dino? Jakże to pasuje do mojego powołania, nieprawdaż? Serce mi krwawi za każdym razem, kiedy pomyślę o tym, co zostało mi odebrane. Jeśli więc nie masz nic przeciwko temu, wolałbym przy kolacji rozmawiać na inne tematy. Cisnął serwetkę na stół. Porwał rachunek, zerknął nań, rzucił z powrotem na stół, sięgnął po portfel i wyjął 20-dolarowy banknot. Chodźmy już stąd. Nie wygląda na to, żebyś miała ochotę na jedzenie. Rzucił pieniądze na obrus i wysunął się bokiem zza stołu. W drodze powrotnej do kampusu Dina nie odezwała się ani słowem. Czy miała do powiedzenia coś, co zmieniłoby sytuację? Ethan nie wyjawił jej, co jest źle, ale ona wyczuwała. Widziała to czasem w jego oczach, chociaż starał się ukryć to coś przed nią i przed sobą samym. Została zhańbiona. Ethan podjechał na parking nieopodal akademika i wyłączył silnik. Zacisnął palce na kierownicy i westchnął ciężko. Przepraszam cię, Dino. Nie lubię o tym myśleć, a co dopiero mówić. Obrzucił ją posępnym spojrzeniem. To nie była twoja wina, nie zrobiłaś nic złego. Nie mamy wyjścia. Musimy po prostu z tym żyć. Z tym żyć. Te słowa rozbrzmiewały echem w jej głowie. Z tym żyć. Z tym żyć. Będziemy musieli żyć z potworną rzeczywistością tego, co się stało. Będzie to między nami rosło, jak coś żywego, oddychającego, przyczajona bestia, która tylko czeka, by pożreć. Och, Ethanie, tak bym chciała, żebyś mnie objął i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Przyciągnął ją do siebie, ale czuła, że nie jest to tak jak dawniej. Jego dotknięcie było jakieś niepewne i prawie bezosobowe. Czy kiedykolwiek będzie jeszcze tak jak przedtem? Nie musiała podnosić wzroku, żeby czuć, jak bardzo stał się daleki. Będzie, jeśli Bóg zechce. Te słowa były jak smagnięcie batem. Dina cofnęła się i spojrzała na Ethana ze zdumieniem. — Ty uważasz, że Bóg ukarał mnie za coś? Uważasz, że pozwolił, by to się stało, gdyż chciał dać mi nauczkę? — Nie wiem. Być może. A może nie. Zawsze wiedzieliśmy, że z wszystkiego płynie dla nas jakaś nauka. Nie wiem, dlaczego zdarzają się tego rodzaju rzeczy? Skąd biorą się wojny? Dlaczego w krajach trzeciego świata panuje głód? Nie mogę sobie rościć praw do zrozumienia Bożych planów. Wiem tylko, że Bóg nie czyni niczego bez powodu. Dina przyglądała mu się i czuła ból w sercu. Ethan nigdy nie miał wątpliwości, zawsze wiedział, czego chce Bóg. Bóg chciał, by studiowała w New Life College. Bóg chciał, żeby została jego żoną. Odwróciła się, otworzyła gwałtownym ruchem drzwiczki i wysiadła z samochodu. — Dino, poczekaj! — wysiadł po drugiej stronie. — Czy musisz być taka? Wbiegła po schodkach i zniknęła w akademiku, zanim zdążył zamknąć drzwiczki i pobiec za nią. Wskoczyła do windy,
z której wysiadało właśnie kilka dziewcząt. Nacisnęła guzik drugiego piętra. Na szczęście Janet wyszła, bo była z kimś umówiona i Dina mogła w samotności rozmyślać i przeżywać. Położyła torebkę na swoim stole, opadła na krzesło i ujęła głowę w dłonie. Przypomniała sobie pełne przemocy wydarzenia, w jakie obfituje Stary Testament. Pełno tam opowieści o przeciwnościach losu, zniewoleniu i wyzwoleniu z niewoli. Izraelici wędrowali przez pustynię. Nawet po wejściu do ziemi obiecanej sprawy nie potoczyły się wcale gładko. Nie brakowało wojen, śmierci, tragedii. Lud był uparty i buntowniczy. Prorocy głosili konieczność pokuty. Izrael ciągle się odwracał od Boga. Lud wybrany nie chciał słuchać Boga, nie chciał mu zaufać i okazać posłuszeństwa. Mieli sztywne karki i twarde głowy i Bóg karał ich, żeby zwrócili się ku Niemu. O Boże, zaufałam Ci, byłam posłuszna. Wszyscy ludzie grzeszą i uchybiają chwale Boga. Próbowała uzmysłowić sobie, czym mogła rozgniewać Pana. Kochała Go, czasem miała wrażenie, że Go czci od dnia przyjścia na świat. Jak daleko sięgała pamięcią, Jezus był dla niej rzeczywistością. Był oblubieńcem, był świętym, był jej zbawcą i Panem. Wzrastała w poczuciu, że w Jego miłości nic jej nie grozi, że jest bezpieczna. Nauczono ją, że Jego miłująca ręka jest we wszystkim, co człowieka otacza. We wszystkim! Czy jesteś też w tym, Panie? Czy jesteś? Bóg jest garncarzem, ja gliną. Miała przed oczami matkę, która uśmiecha się i mówi: Bóg kształtuje cię na piękną kobietę, bo tego chce. O Boże, czemu mnie zdruzgotałeś? Czemu rzuciłeś mnie w otchłań? Czyż akty przemocy nie są karą? O Jezu, co uczyniłam, że nie spodobałam się Tobie? Czy byłam zbyt dumna z Etana? Byłam zbyt szczęśliwa, że go poślubię? Za mało czasu spędzałam z biednym panem Packardem? Byłam zbyt opryskliwa dla mężczyzny w białym kombi? Za mało się modliłam? Kochałam Etana bardziej niż ciebie? To dlatego wzniosłeś między nami ten mur? O Jezu, co złego uczyniłam? Jezu, Jezu. Zadzwonił telefon. Wiedziała, że to Etan. Nie podniosła więc słuchawki.